Podczas dzisiejszej uroczystości minister obrony narodowej, zresztą podobnie jak prezydent, zwrócili dużą uwagę na system, na program NAREW. No tutaj pan minister powiedział, że tak jak Wisła wpływa do Narwi, to tak samo tutaj system Wisła powinien być kompatybilny z Narwią. No więc pytanie takie, czy w najbliższym czasie możemy oczekiwać jakichś dodatkowych deklaracji dotyczących powiedzmy terminu czy czasu realizacji systemu NAREW? No to będzie również skomplikowane negocjacje, podobnie jak Wisły, to są niezwykle wszystkie skomplikowane systemy. Dla mnie ta informacja jest niezwykle istotna z podstawowego powodu, że poprzez to, że mają być, że obydwa systemy zintegrowane, to ja rozumiem to jako zapowiedź, że przyszły system NAREW będzie kompatybilna z systemem IBCS, systemem dowodzenia. Być może, że to będzie rozbudowany system IBCS, bo to powoduje, że cały system przeciwlotniczy będzie zintegrowany z jednym, no, niezwykle istotnym elementem dzisiejszego zakupu, czyli system dowodzenia, który swoim zasięgiem, możliwością, potencjałem będzie gwarantował rozpoznanie zagrożeń z powietrza w całym zakresie, od bliskiego do najdalszego zasięgu, będzie również integrował rakiety i w ogóle środki przeciwlotnicze służące do niszczenia tych samolotów, rakiet czy innych środków służących napaści na nasze wojska czy nasze terytorium, i to gwarantuje, że będziemy mogli w każdej chwili do tego systemu dołączyć inne elementy. Nawet tak jakby kolokwialnie podając, jeżeli za 5-10 lat będą nowe rodzaje środków obrony przeciwlotniczej, działa laserowe, działa magnetyczne, czy też może coś innego, to w każdej chwili bez problemu będzie można włączyć ten system. To jest chyba największa zaleta tego nowego systemu, którego właśnie podpisaliśmy zakup, że ten system jest rozwojowy na wiele lat i on będzie bez przerwy, myślę, najbardziej nowoczesny system dowodzenia obroną powietrzną na świecie, bo Amerykanie w niego zainwestowali bardzo wiele i on ma rozwiązywać te problemy na wiele, wiele lat do przodu. Jest rozwojowy i ma wielki potencjał. To jest kluczowy element wielkiego sukcesu, jakim dzisiaj było to sfinalizowanie tych wieloletnich negocjacji. Nie ukrywam, no, że tutaj powstaje pytanie o kwestie budżetowe. Według szacunków tutaj w redakcji Defense 24 realizacja dwóch faz programu Wisła plus program NAREW, no to będzie koszt w granicach 50 miliardów złotych, a być może nawet więcej. Więc pytanie, czy w tym momencie jesteśmy gotowi czy Polska jest gotowa na tak duże wydatki? Ja bym powtórzył za prezydentem dzisiaj. Bezpieczeństwo nasze nie ma ceny. I chcę tutaj powiedzieć też bardzo istotne twierdzenie, że te pieniądze będziemy wydawać w perspektywie, myślę, gdzieś 15 lat, 10-15 lat, także to nie jest wydatek w ciągu roku czy nawet trzech. I na te dwa systemy Wisła i NAREW przewidywaliśmy duże pieniądze, okazały się jednak niedoszacowane, ale gdyby to było w sumie 50 miliardów złotych, to myślę, że to jest cena taka rzetelna, na którą Polskę na pewno będzie stać, bo wojsko bez osłony powietrznej praktycznie nie liczy się. Musimy mieć skuteczną obronę powietrzną. No i po prostu trzeba myśleć, co zrobić, żeby znaleźć w pełni sfinansowanie tego projektu. Wszyscy mają świadomość, że to jest drogie, ale myślę, że będą na to pieniądze.